wieczór. W telegraficznym skrócie. Przegraliśmy, bo byliśmy słabsi. Przegraliśmy, bo źle broniliśmy. Przegraliśmy, bo źle strzelaliśmy. Dziękuję. Przede wszystkim chciałem podziękować moim zawodnikom za ogromną walkę, za serce włożone w ten mecz. Chciałem również podziękować kibicom obydwu drużyn, bo również z zawodnikami, na spółkę z zawodnikami stworzyli, pomogli zawodnikom stworzyć fajne widowisko. Myślę, że na poziom trzeciej ligi rzadko się zdarza, żeby takie widowisko było. Zarówno od strony piłkarskiej, jak i od strony tej kibicowskiej naprawdę to dobrze wyglądało. Ja dzisiaj też na odprawie powiedziałem swoim zawodnikom, że dla takich meczów na poziomie oczywiście trzeciej ligi dla takich meczów warto pracować, bo przyjeżdża dobra drużyna z dużego klubu i wiadomo, że też nasi kibice się stanęli na wysokości zadania i zebrali się tutaj w dużej grupie i przyjemniej się grało, na pewno przyjemniej się gra. Czasami nawet jak coś nie wychodzi, nawet jak słabiej się wygląda piłkarsko, to te trybuny niosą. Jeżeli chodzi o sam mecz, to mieliśmy trudny początek. Polonia bardzo agresywnie na nas wyszła, bardzo widać było determinację, że ta porażka środowa uderzyła w drużynę i to ich chcieli pokazać, że to była niezasłużona porażka i myślę, że te pierwsze 20-25 minut nas tłamsili. I trzeba sobie tutaj powiedzieć jasno, że no jakby nie podjęliśmy rękawic na samym początku i to też mam o to żal do drużyny, bo też nie możemy być przestraszeni, nie możemy w taki sposób rozpoczynać meczów z jakimkolwiek przeciwnikiem byśmy nie grali, nawet jeżeli by tu przyjechała drużyna z wyższej ligi, musimy stać się mocno i musimy grać swoje. Później troszeczkę po tej bramce wróciliśmy do meczu, chociaż Polonia też mogła zakończyć dużo wcześniej ten mecz, bo miała sytuację. I z każdą minutą można powiedzieć, że przejmowaliśmy inicjatywę. Pod koniec pierwszej połowy mieliśmy 2-3 sytuacje takie dosyć klarowne. Drugą połowę bardzo dobrze zaczęliśmy, bo od bramki, wiadomo, że jak się zacznie od bramki, to niesie i to też niosło naszych piłkarzy dzisiaj. Mieliśmy później dużo sytuacji z gry. Dobrze funkcjonowaliśmy w ataku pozycyjnym. Ale też fajnie w ataku szybkim, bo Polonia, no wiadomo, poszła do przodu, chciała wygrać mecz i robiły się przestrzenie za plecami tej trójki obrońców, co wykorzystywał zarówno Tomek Bartosiek, jak i Piotr Goliasz i Michał Kielak. No, bardzo dużo sytuacji z tego sobie stwarzali. W końcu udało się strzelić bramkę na 2-1 i dotrwać do końca. Natomiast to też chcę powiedzieć, że nie było tak, że graliśmy na przetrwanie, tylko myślę, że graliśmy cały czas w piłkę, chcieliśmy się przy niej utrzymywać. Oczywiście, że w momencie, kiedy Polonia miała posiadanie, schodziliśmy do niskiego pressingu, bo taki był pomysł. Wiedzieliśmy, jaką klasę ma przeciwnik, jakich ma zawodników, jak gra w ataku pozycyjnym i też wiedzieliśmy, że jeżeli nie uda się pod samą bramką odebrać piłki, to musimy szybko organizować się w niskim pressingu i to nam się udawało. Przy odrobinie, wiadomo, gdzieś tam szczęścia w tych sytuacjach udało się wygrać. Thank you.